Szanowni Państwo, z przykrością oznajmiam, iż nasze miasto opanował wirus. Wszystkie szkoły zostają zamknięte, a w związku z tym matury 2023 stoją pod znakiem zapytania. Znajdujemy się w Nieważne. Jesteśmy w Elo 5. Kiedyś było w tej szkole mnóstwo tradycji, a teraz przez wirusa wszystko zniknęło, a bez uczniów piątka zupełnie opustoszała. Krzysiek? Krzysiek? Ja jestem Krzysiek. Ja też. Gdzie są wychowawcy? Na sali. Chcesz może kasztana? Bardzo chętnie, dziękuję. Dziękuję. A gdzie jest Wioletta? O, Kamila, dobrze, że jesteś. Co się tutaj dzieje? Nie ma uczniów, a zaraz są matury. Dobra, Krzysztof, słuchaj, zaraz się wszystkim zajmiemy. Uwaga uczniowie, zbliża się matura. Musicie jak najszybciej pojawić się w szkole, żeby rozpocząć przygotowania. Powtarzam, zbliża się matura. Sprawa jest naprawdę pilna. Uwaga uczniowie, zbliża się matura. Musicie jak najszybciej pojawić się w szkole, żeby rozpocząć przygotowania. Powtarzam, zbliża się matura. Sprawa jest naprawdę pilna. Rączki! Rączki, rączki! Dezynfekujcie rączki! Dobra, istnieje przepowiednia, która mówi, żeby pokonać wirusa, musicie zdać maturę. Zostaliście wybrani. Hiroshima było i nie ma. A więc zaczęło się. Uczniowie wrócili do szkoły, by pokonać maturę. Czasu jest niewiele, a umiejętności, które muszą posiąść, cała masa. Podobno jak umiesz liczyć, licz na siebie. Nie zgadzamy się z tym. W Elo 5 możesz liczyć na nasze wspaniałe matematyczki. Jak ja uwielbiam geometrię. Najgorszy sposób, najgorsza metoda. Ważną umiejętnością jest język ojczysty. O to, by maturzyści dobrze nim operowali, zadbają wspaniałe polonistki. Pani Paulino, Pani Paulino, znowu coś zmienili w maturze! Dzień dobry. Czy ktoś wie, co się dzieje z Eryczkiem? Tęczową wersję, a także Adama Mickiewicza. Pamiętajcie, że oni się za bardzo nie lubili. Proszę pani, to co tak właściwie będzie na tej maturze? Już wam pokazuję. Nie wiadomo! Maturzyści muszą również pojąć niezwykle ważną umiejętność dbania o swoje prawa oraz wiedzę o otaczającym ich świecie. Dobrze, kochani, mamy przerwę. Ja lecę na studia. Aby zwalczyć stres przed egzaminem dojrzałości, uczniowie muszą nauczyć się dobrze i spokojnie oddychać. Pokażcie, jak oddychacie. No pokażcie, no proszę, weź piękny, głęboki wdech. No pokazujcie, bierzemy głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. No, jestem z was dumny. Pięknie bierzecie głębokie wdechy i wydechy.
Dzień dobry. Co wy tu robicie? Uczycie się do matury? Ja mówiłem, żeby zamontować te ławki w kiblach, to nie. Kluczem do przyszłości są oczywiście języki obce. Nie musicie się o to martwić, o to zadba nasza niezastąpiona kadra nauczycieli języków. Znowu coś nie działa, znowu coś się zepsuło. Ja to naprawię. Dead cats in the woods. Second, overthinking is not a word. The last one, I had four hamsters named Philip and, you see, and they died. Ostatnią z umiejętności, jaką muszą posiąść uczniowie, jest oczywiście sprawność fizyczna. Trenują oni dzielnie, pod nadzorem piątkowych WF-istów. Przyszliście na WF? Nie spodziewałem się tego. Poczekajcie, muszę się przebrać. Raz, dwa, trzy, gotowi? Skupcie się. Uwaga, włączam. Sorry, to nie ten rocznik. Drodzy obywatele, to historyczna chwila. Uczniowie 5 liceum w Zielonej Górze pokonali epidemię. Właśnie wchodzą do szkoły i rozpoczynają pisanie matur. Chodźcie kochani, super sobie poradzicie, tak za was trzymam kciuki. Wow, tak pięknie dzisiaj wyglądacie. Kurczę, naprawdę dacie radę sobie. A rączki? Jeszcze rączki! Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną. Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać
im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń